Tak, myślę, że zaskoczyliśmy ich swoją grą na boisku i skutecznością przede wszystkim. Tu zagrało naprawdę zespół, nie indywidualności, zespół i o to prosiłem, że to będzie cel. Jeśli my skupimy się jako zespół, jako zawodnicy, to osiągniemy ten cel. To nam się udało. Troszeczkę nerwowo było w drugiej części spotkania. Tam i kary były i takie błędne decyzje zawodników, ale zadziała przede wszystkim obrona, bramkarz swoje odbił i to myślę, że to był największy sukces. Myślę, że Gdańsk może podszedł zbyt lekceważąco, mając trzech zawodników, którzy tam się obijają o ekstraklasę, to myślę, że oni to zagrają ten mecz. Nie wychodziło im totalnie, chociaż w drugiej części tam jeden z zawodników lewo rozgrywający zaczął rzucać bramki w takich trudnych momentach, ale dotrwaliśmy do tego. Dzięki czemu ustawiliśmy sobie wynik spotkania tak naprawdę w pierwszej połowie. 9 bramek do połowy, więc czy można było trochę spokojnie wyjść na tę drugą połowę i dowieść zwycięstwo do końca. Tak, to już jest sprawa zarządu klubu. Oni się będą na tym głowić, będą łamać sobie szare komórki. My teraz tydzień odpoczywamy, leczymy rany i przystępujemy za chwilę, bo to już po prostu zaraz jest maj, czerwiec, w lipcu przygotowania do sezonu. Zgadza się. Wiedzieliśmy o co gramy. Tak naprawdę to był finał tej ligi, tak? Tej drugiej ligi. Zaprzepaściliśmy sobie ten awans. Przegraliśmy w sumie kilka spotkań w drugiej rundzie. Tą przewagę pięciopunktową straciliśmy. Zostało na jeden punkt i wiedzieliśmy o co gramy. Wybrzeże wzięło sobie zawodników trzech z ekstraklasy, ale pomogli nam, tak? Tak, wygraliśmy i jesteśmy w pierwszej lidze.